walki jest zawsze, że nie jest to jest bezpieczne, ale się zdarza. Ekspektacje zdarzają się. O, właśnie nas. Trzeba wołać tych następnych powoli. Moi drodzy, już za chwilę, już za momentu. Jeszcze to po raz jeszcze.
mnóstwo siły. A z bardziej bliskiego z konkurencji, gdzie zawodnicy musieli się pokazać. No i w sumie tak naprawdę nagroda, którą zgarnie Dominik Olszowy, to kolejny wspólny trening statkiem. My tu czekamy na kolejny odcinek Michała Stolnej. Zobaczmy, że tam Emil Juszczak także na mecie. W rurach dużych tam jest ogromnie ślisko, trzeba zwrócić na to uwagę. Teraz kamienie, a tam trzeba poszukać dobrej linii przejazdu, to mu się w tej chwili nie udaje. Bieg zapięty, kręci się tylne koło, więc bez sprzęgła musi teraz wyszarpać maszynę, ale pamiętajmy o tym, że ci wszyscy zawodnicy mają już ponad 2 godziny jazdy za sobą przez cały dzień w trudnych warunkach, na płocie, w niskiej temperaturze, tam intensywnie padającym deszczu, więc oni są wycieńczeni, ale to już jest koniec. Maciek Gęstowski, wielki brawa. Red Bull Enduro Ligi. Jeżeli chodzi o pozostałych zawodników, to tam czas zatrzyma się po 25 minutach, więc mają jeszcze trochę czasu na to, żeby połączyć ligi w czasie po 25 minut od startu zegara. Natomiast my... Myślę, że bezapelacyjnie tym zawodnikiem, który mógłby tę nagrodę zgarnąć i wywalczyć, jest Maciek Więckowski. Jego whipy były naprawdę niesamowite. No ale potem, co się wydarzyło? Dominik Olszowy, który objął prowadzenie na sekcji. Po sekcji. Ten Olszowy jeszcze zdążył go wyprzedzić. W lesie. Dominik Olszowy do samego końca i jechał pewnie po swoje, kontrolował tempo, wziął się w dół największego kozaka enduro w Polsce i wymachiwał go Tarek Błaszczusiak, który ten zaszczytny tytuł wręczy. Tak. Natomiast już całkiem serio, chłopaki by mieli okazję wspólnie potrenować. A jak się dawało, jeszcze przed momentem pobliżu lepka Błaszczaka. Miejsce trzecie. I będzie tam. Aż pozostali zawodnicy.
Dawid Borgosz. Tutaj w naszej partii. Jest tam. Dobra, dawa! Konrad Płaciowski, klasyczny. Szczególne jeszcze mieli utrudnienie zawodnicy ze względu na to, że mieliśmy naprawdę sporo intensywnych opadów deszczu przez kilka dni poprzedzających rywalizację. Dzisiaj także na pewno zawodnicy musieli za początku zatrzymać gaz, no ale też mierzyć siłę na zamiar. Zachować trochę tej energii na finał, bo wiadomo, że... Baruru, maneta od razu! Lewą stroną! Lewo, w lewo! Maneta, za muro! Walcząc w wielkim finale i starając się lewa strona Polskie Euro w Dębskiej Woli na torze klubu PKM Racing.